podpisaliśmy dzisiaj kontrakt z Mają Kuleczką na 2 lata, który będzie obowiązywał od 1 lipca tego roku. Maja, mimo młodego wieku, już jest pierwszą lechitką powołaną do reprezentacji młodzieżowej Polski, a oprócz tego jest lechitką z krwi i kości, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że zaczynała swoją karierę w LPFA i po powstaniu żeńskiej sekcji piłki nożnej od razu do niej dołączyła. Jestem szczęśliwa, bo wiem, że Lech to jest klub, w którym mogę się rozwijać, w którym mogę dążyć do swoich celów i marzeń i osiągać szczyty z tym klubem. Krok po kroku będę jeszcze bardziej chciała zdobywać te cele, które sobie zakładam i wiem, że Lech mi w tym pomoże. A co do kontraktu, no po prostu to by przyszło z czasem i wiem, że to jest dobry moment, żeby podpisać ten kontrakt i żeby móc się dalej rozwijać. Czemu 13? No, no w sumie wybrałam ten numer na początku, jak grałyśmy w LPFA. No. I było tak, że wybierałyśmy numery i trenerka wybierała tak, że jedna najmłodsza i jedna najstarsza. Ja byłam tak po środku i chciałam albo 3, albo 11 i wyszło, że 13. Bardzo się cieszymy. Jest to nasza pierwsza piłkarka Lecha Poznań z kontraktem, więc super sprawa. Cieszymy się, że do tego doszło. Maja jest młodą, perspektywiczną piłkarką. Wiąże swoją przyszłość z piłką nożną i teraz też na te 2 lata na pewno z Lechem, więc cieszymy się. Jest też kibicką Lecha Poznań od wielu lat, więc jest związana z Poznaniem, z Lechem Poznań, więc jest to bardzo, myślę, że fajne połączenie po prostu. Od najmłodszych lat byłam na meczach na stadionie, byłam praktycznie na każdym meczu, na którym mogłam być i cieszyłam się po zdobyciu bramki, po wygranym meczu i fajnie, że mogę zapisać się na historiach klubu. Budujemy, rozwijamy naszą sekcję kobiecą, zależy nam na tym i tego dowodem i ten taki pierwszy właśnie etap jest chociażby właśnie to podpisanie tej umowy dzisiaj właśnie z Mają Kuleczką. Mimo młodego wieku potrafi brać ciężar gry na swoje barki w meczach, przejmuje kontrolę, jest filarem i dlatego jest ważnym elementem naszego zespołu. No nie ukrywamy tego, że chcemy walczyć o tą drugą ligę, żeby Lech był w kobiecym futbolu na poziomie centralnym, żeby zmierzył się jeszcze z lepszymi rywalami. No i przede wszystkim, żeby wygrywał, żeby cieszyć się z tego, że w tym Lechu jest ta kobieca piłka i może być też na najwyższym poziomie.